wielu lat. Jesteś bohaterem takich klipów, które powstają z najlepszymi akcjami. Jak nie zagranie ręką gdzieś z tyłu, to teraz ten piruet taki w deblu, to też te dwa boki w singlu. Przegrywa drużyna, ale ty gdzieś tam jesteś z siebie dumny ze swojej postawy? Zrobiłeś wszystko? Masz taką świadomość? Tak, no ja myślę, że ten mój mecz z Panosem, no ja starałem się dać z siebie wszystko. Myślę, że dałem z siebie wszystko. Grałem dobrze, uważam, że naprawdę dobrze. Myślę, że Panos dzisiaj zagrał jeszcze lepiej. I to było takie odzwierciedlenie trochę meczu tego w Grodzisku, gdzie Panos grał dobrze, ale ja tam zagrałem chyba jeszcze lepiej i po prostu tu się zamieniliśmy rolami, także no tak jak mówię, szkoda myślę, że tego trzeciego seta. Tam w końcówce kilka takich prostszych błędów zrobiłem, już też uwaga trochę mi uciekła i myślę, że tutaj byłoby pole do poprawy, że tak powiem, i w tym czwartym secie gdzieś tam też już próbowałem gonić, ale nie dogoniłem niestety i Panos dzisiaj okazał się lepszy. Przy 2-1 dla was wciąż wychodzi Jonathan Groth z Markiem Badowskim. Czy Marek po prostu mu nie siedzi tak jako zawodnik, jak styl gry? Bo czy coś tam innego się wydarzyło? Bo tak z boku to się oglądało. Ja wiem, że Marek już pokonywał wcześniej Jonathana, ale tak jak jakiś czas temu w półfinale Patryk Kojnowski był zupełnie inny w pierwszym meczu półfinałowym niż w tym rewanżowym, gdzie ograł Miłosza Radzińskiego. Tak, Jonathan był zupełnie innym zawodnikiem w meczu z Miłoszem niż w tym drugim z Markiem Badowskim. Tak, z tego co tam słyszałem, to w pierwszym secie już z Miłoszem jak grał, to coś tam poczuł w plecach, jakieś bóli, naciągnięcie, grał jeszcze z Miłoszem normalnie, ale myślę, że ta przerwa między meczami trochę spowodowała to, że też bał się po prostu ryzykować i grać dużo bardziej agresywnie, powiedzmy, tylko starał się trochę z mniejszą jakością grać na stół, a Marek, no wiadomo, no, jest to zawodnik bardzo dobrze ograny i myślę, że też, no, można powiedzieć, że grają ze sobą już chyba czwarty czy piąty raz, znają się, już wiedzą jak kto serwuje i myślę, że tu bardziej chodzi o tą otwartą grę, także jeżeli Marek grał naprawdę dobre akcje i w trudne miejsca Jonathanowi, to wtedy większość tych piłek wygrywał. Także myślę, że to było kluczem do tego zwycięstwa Marka.